Dzień dobry. Znajdujemy się ponownie w pracowni Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Ja się nazywam Dorota Podlaska i przedstawię Państwu kolejny odcinek Sztuki na Zdrowie. Jestem adwokatką pomysłu, że sztuka leczy i że możemy zaoszczędzić na lekarstwach i wizytach u lekarza, jeżeli będziemy malowali i rysowali. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy sobie o mandali, a dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę o terapeutycznych właściwościach baz grolenia. Na pewno każdy z Państwa nieraz w trakcie nudnej lekcji albo nudnego zebrania, czy w trakcie rozmowy telefonicznej coś sobie bazgrał na brzegu kartki. I naprawdę do tego nie są potrzebne żadne umiejętności plastyczne i dzisiaj Państwu pokażę, jak stworzyć wspaniałe dzieła sztuki, nie mając żadnych umiejętności. Namawiam wszystkich do twórczego, swobodnego bazgrolenia. Dla ułatwienia możemy zacząć od środka kartki i teraz tworzyć dowolne wzory, jadąc po spirali. Puszczamy wodze fantazji, zmieniamy sobie pisaki, żeby ta nasza kompozycja była kolorowa i na pewno w ten sposób uda nam się zrelaksować, zapomnieć o troskach, rozweselić. W taki sposób możemy sobie wykonać całkiem sporej wielkości kompozycję. Jeżeli ktoś uważa, że nie ma talentu albo boi się samemu rysować, może sobie wykorzystać takie zeszyty antystresowych kolorowanek. To też jest wspaniały sposób na relaks, ale myślę, że o wiele więcej przyjemności sprawi Państwu stworzenie własnej kompozycji. Spirala była bardzo ważnym elementem w twórczości austriackiego artysty, którego chciałabym Państwu przedstawić, o trudnym do wymówienia imieniu Friedensreich Hundertwasser. Był, oprócz tego, że był architektem i malarzem, to był także ekologiem i walczył o zachowanie naszego środowiska, jeszcze zanim to było modne. On jest głównie znany z niesamowitej architektury, którą projektował zgodnie z naturą. W tej architekturze nie ma w ogóle linii prostych, ponieważ on uważał, że linie proste są wrogami człowieka, że jest ich za dużo, że one niszczą i psują miasto. A architektura to jest naszą trzecią skórą. Żyjemy w budynkach, otaczamy się nimi, powinny one być jak najbardziej człowiekowi przyjazne. Projektował takie domy, które wyglądają niesamowicie, jak z bajki, pełne linii falistych. Każde okno było w innym kształcie. Łączył naturę z architekturą, więc sadził drzewa i trawę na dachach. Te dachy były przeozdobione różnymi wieżyczkami, a na wieżyczkach były takie cebulowe kopuły, bardzo charakterystyczne dla niego, a wejścia do tych budynków były ozdobione tak barokowymi kolumnami. Też bardzo charakterystyczny element dla niego to wykorzystywanie kafelków kolorowych, też w różnych kształtach, które tworzyły wielobarwne mozaiki.
I najważniejszą cechą charakterystyczną twórczości Hundertwassera to była właśnie linia falista i spirala. Malował obrazy, które wydają się na pierwszy rzut oka wyłącznie abstrakcyjną dekoracją, ale nie były one abstrakcją, jednak miały bardzo dużo odniesień do krajobrazu, do człowieka, łączył te elementy razem i malował, ale malował w charakterystyczny dla siebie sposób, zawsze kolorami bardzo ostrymi, kontrastowymi. Na przykład malował drzewa, które wyglądają jak lizaki. Dużo było tam wody, czyli kropli i łez w jego obrazach. Kolejne elementy łączył właśnie te pejzaże z architekturą, więc zawsze było dużo okien. Zawsze było dużo śmiesznych, małych domków i właśnie te charakterystyczne te cebule, kopuły. No i najważniejsze, najważniejsza to właśnie ta spirala, czy linie faliste. Ale jeszcze pokażę Państwu taką ilustrację. Widać wyraźnie, że on też łączył elementy człowieka, czyli ta twarz ludzka jest elementem tego pejzażu. I też linie, nie były tylko takie linie kreślone dekoracyjnie, one określały perspektywę. Tutaj widać, że te linie biegną tak, jak biegnie kształt twarzy ludzkiej. Pokażę Państwu, jak nie mając żadnych umiejętności plastycznych ani talentu, wykonać piękną kompozycję, piękny pejzaż inspirowany twórczością Hundertwassera. Zaczynamy od przejrzenia starych gazet i magazynów i wyszukania jakiegoś fajnego zdjęcia, na którym będziemy się opierać, jakiegoś ciekawego pejzażu. Ja już sobie wcześniej przygotowałam kilka elementów i wycięłam. Wycięłam sobie taki zamek, wycięłam sobie górę, zaraz wytnę chmurkę. Możemy zacząć kompozycję od narysowania najłatwiejszego elementu, czyli drzewek, które wyglądają jak lizaki. Tutaj może narysuję sobie trzy takie drzewka, to jest naprawdę, już naprawdę każdy chyba potrafi wykreślić takie lizaki, a jeżeli nie potrafi, to proszę wziąć sobie szklankę, talerzyk, kieliszek i za ich pomocą stworzyć takie drzewko. One nie muszą być okrągłe, mogą być owalne. Ale pamiętamy o tym charakterystycznym dla Hundertwassera elemencie, czyli o linii, o konturze. I teraz na przykład zaczynamy z któryś z naszych wyciętych elementów obwodzić linią. To może być właśnie taki zamek, to może być jakikolwiek dom, jakikolwiek element, który wycięliście sobie ze zdjęcia. I ta linia może na przykład biec tutaj, żeby stworzyć horyzont. Tworzymy kolejną. Linię. I kolejną. Teraz może obwiedźmy liniami góry. Tu jeszcze mi czegoś brakuje w tej kompozycji, więc wytnę sobie z innego zdjęcia fajną chmurkę. I
powtórzę czynność z liniami, które będą biegły wzdłuż wokół tej chmurki. Tych linii mogę kreślić w nieskończoność, prawda? No, przypomnijmy sobie o jeszcze jednym charakterystycznym elemencie, krople. Może jeszcze, żeby nie było tak nudno. Te kompozycje Hundertwassera były zawsze bardzo gęste, bardzo bogate. Narysujmy sobie kilka kropli. Krople mniejsze, krople większe. I dalej możemy tą kompozycję tworzyć, kreśląc linie, pamiętając o tym, że linie nie powinny być proste. Muszą być to linie organiczne, muszą to być linie faliste. Teraz, jeżeli zabierzemy zdjęcia, to zobaczymy, że już powstała nam jakaś kompozycja składająca się z linii, które wypełnimy kolorami. Ale możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Możemy taki domek, czy na przykład tutaj w przypadku jakiejś wieży, jakiś zamek, zakreślić sobie takimi samymi liniami i zobaczyć, jak te linie określają kształt tego domu. Tak? Tutaj dodamy okienka, których Hundertwasser dużo malował. Tutaj może kolejne okienko. I teraz, kiedy widzimy, w jakim kierunku tej linie biegną, możemy sobie tutaj uzupełnić ten rysunek. I w ten sposób postępujemy z całą kompozycją. My już nie mamy tyle czasu, ale wypełniając ją do końca liniami, a potem kolorując ją w kolorach bardzo kontrastowych. Niebieski z żółtym, czerwony z niebieskim, fioletowy z pomarańczowym i tak dalej. I na pewno tego typu kolorowanka sprawi wiele radości i poprawi Państwu humor. Myśmy już w naszej pracowni, spotykając się na Zoomie, wykonali podobną interpretację pejzażu według Hundertwassera i chciałam się pochwalić pracami uczestników pracowni, pani Małgorzaty Górskiej, pani Hani Sławińskiej, pani Izabeli Olszewskiej i pana Lecha Taszyckiego. I zapraszam Państwa na przyszły tydzień. Przypominam o tym, o prośbę, żebyście zakładali sobie konto na Instagramie i umieszczali swoje prace z hashtagiem #campracownia.